Hej, dzisiejszy filmik to będzie 3 razy tak, czyli pokażę Wam 3 produkty, które według mnie są godne uwagi. Zapraszam. Jak już wspomniałam wcześniej, mam 3 produkty i każdy z nich zalicza się do osobnej kategorii. Zacznę od pielęgnacji. Otóż bardzo serdecznie Wam polecam olejek pod prysznic z Isany. Ten akurat jest o zapachu melona oraz gruszki. I to, co jest takiego innego, ciekawego w tym produkcie, to to, że on zawiera takie perełki, we wnętrzu których znajduje się olejek i podczas pocierania tym płynem o skórę, to właśnie te perełki pękają. Ogólnie, jeżeli chodzi o zapach, to on bardzo mi się kojarzy z wakacjami. Bardzo lubię zapach zarówno gruszki, jak i melona i ogólnie to połączenie bardzo mi pasuje. Odnośnie jeszcze samego zapachu, to on nie jest zbyt mdły i skóra pachnie, bo jak się wąchałam przed chwilą, a myłam się rano, to nadal pachnę i w ogóle ja lubię takie zapachy owocowe, więc jeżeli Wy lubicie połączenie gruszki i melona, to myślę, że ta kombinacja przypadnie Wam do gustu. I jeszcze ten produkt jest bardzo tani, ponieważ kosztuje około 3 zł i można go dostać w każdym Rossmanie. Co więcej, wąchałam inne zapachy tych płynów z Isany, ale jakoś najbardziej ten mi podszedł i cieszę się, że się na niego zdecydowałam. Drugą rzecz, którą chcę Wam polecić, sama umieściłam w kategorii gadżet. Jest to taki krążek z Sally Hansen, który docelowo ma zastąpić Pumex. Jeżeli nie wiecie, to Pumex występuje w dwóch odmianach. Jest Pumex naturalny, czyli jest to ta skała, oraz Pumex syntetyczny. Ja kiedyś miałam Pumex z Eco Tools, i w sumie byłam z niego zadowolona, jednak to, co mi się nie podoba w Pumexach, to to, że jednak w środku Pumexu gromadzą się bakterie i jednak po pewnym czasie trzeba go wyrzucić i też Pumex ma to do siebie, że on szybko potrafi się stępić, natomiast ten krążek jest to kawałek plastiku, który używa się w taki sposób, że na zwilżoną skórę pień czy to łokci wykonuje się takie kuliste ruchy i tutaj on ma takie wgłębienia i w tych wgłębieniach właśnie zbiera się martwy naskórek. Jego takim największym plusem jest to, że jest to kawałek plastiku, który bardzo łatwo wyczyścić i dodatkowo, jeżeli chodzi o cenę, to ja zapłaciłam za ten krążek około 7 zł i dostałam go na Allegro. Nie wiem, czy można go kupić stacjonarnie, ale nie dość, że on jest lekki i na pewno go wezmę w podróż, to dodatkowo posłuży mi na wiele lat. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie poleciła Wam czegoś z kolorówki. I nad tym produktem, który Wam zaraz pokażę, zastanawiałam się nad jego kupnem chyba gdzieś około pół roku. Dorwałam go w końcu na jakiejś promocji w sklepie internetowym za około 9 zł i stwierdziłam, okej, skuszę się. Jest to cień z Essence w odcieniu My Favorite Topping i jest to seria I Love Nude. Nie wiem, czy seria cieni do powiek jest dostępna stacjonarnie, na pewno pomadki są stacjonarnie dostępne na przykład w Naturach. Jednak odnośnie tego cienia, jest to cień wypiekany w kolorze takiego chłodnego brązu i według mnie on idealnie nadaje się do konturowania. Bardzo przypomina mi ten róż z NYXa w odcieniu Taupe, jednak taką podstawową różnicą pomiędzy tym cieniem a tamtym różem jest to, że róż z NYXa ma jednak taki fioletowy podton i u niektórych wygląda jakby ktoś zrobił sobie takiego siniaka tutaj w tym miejscu, co się konturuje. Natomiast przy użyciu tego cienia można sobie bardzo tak fajnie i subtelnie wykonturować twarz. Jeżeli chodzi o pigmentację, to ona jest średnia. Uważam, że odpowiednia ilość produktu nabiera się na pędzel, bo w przypadku na przykład tego różu z NYXa, on miał raczej taką niską stronę średniej pigmentacji, można było stopniować ten efekt. Tutaj jednak już trzeba mieć pewne pojęcie o konturowaniu, ponieważ można sobie zrobić lekką plamę tym produktem. Jeszcze jeżeli chodzi o samo wykończenie tego produktu, to tak samo jak Bahama Mama z The Balm, jest to wykończenie satynowe, dlatego stwierdziłam, że skoro Bahama Mamą mogę sobie konturować twarz, to ten cień również będzie się do tego nadawał. Naprawdę bardzo fajny produkt, myślę, że osoby z jasną karnacją, taką jak moja, będą z niego zadowolone.
9 zł to nie jest dużo, jak coś będziecie mieć kolejny cień do powiek. I to by było na wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Dajcie mi znać, czy używałyście któryś z tych produktów, czy może macie mi coś do polecenia, szczególnie na te letnie, upalne dni. Wyłączyłam sobie przed chwilą wiatrak i czuję, że już mam mokre włosy. Okej. Zapraszam oczywiście do subskrypcji mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, pamiętajcie o komentowaniu, dawajcie kciuki do góry, bo to jest bardzo fajne i miłe. Ja się cieszę z każdego kciuka do góry. Zapraszam oczywiście na mój Instagram i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć!